obraźliwe i znieważające katolików wpisy internetowe nie są już tylko domeną tak zwanej ulicy. Do ataku na katolików dołączyli również niektórzy wykładowcy akademiccy, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego. Czy chrystofobia stanie się normą na polskich uczelniach? O tym w dzisiejszym programie. To jest program Ordo Iuris w imię zasad. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris. Kłaniam się panie Kamilu, dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zanim rozpocznę rozmowę z naszym gościem, chciałem tylko Państwa poinformować, że powstaje film o Instytucie Ordo Iuris produkowany przez portal pch24.pl. Film będzie nosił tytuł Kto za nimi stoi? Zapraszam Państwa do wspierania tej inicjatywy oraz innych inicjatyw podejmowanych przez nasz portal, przez naszą telewizję. Wszystkie informacje, jak to zrobić, znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. A teraz już, Panie Kamilu, pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Czym jest katotaliban? Czy takie pojęcie w ogóle istnieje w polskim systemie prawnym? Pojęcie kato-taliban z całą pewnością nie występuje w polskim systemie prawnym. Nawet trudno się doszukać takiego pojęcia w słowniku języka polskiego. Jest to dość abstrakcyjne pojęcie używane w języku potocznym, można nawet rzec, że w slangu młodzieżowym, czy też pewnych grup społecznych. I oznacza raczej to, raczej jest stosowana właśnie pod kątem takim retorycznym, aby nakreślić jakieś pewne związki pomiędzy fanatyzmem talibów z religią katolicką. To jest celowe takie zagranie pojęciowe. Tylko że, panie Kamilu, to pojęcie było bardzo często używane na ulicach. Na ulicach podczas różnych protestów o charakterze antychrześcijańskim, antykatolickim. Niedawno tego pojęcia okazało się, że również nagminnie używają wykładowcy akademiccy, między innymi pan doktor habilitowany Jacek Kochanowski. Dlaczego? Czy panie Kamilu przechodzi po prostu na uczelnie wyższe, na akademie, na uniwersytety polskie? Raczej bym się nie zgodził, że to przechodzi tak formalnie na uczelnie wyższe, natomiast mamy do czynienia jakby ze zjawiskiem wulgaryzacji życia publicznego, że coraz częściej się stosuje jakieś zagrania, jakieś słowa obraźliwe, obrażające pewne grupy społeczne, bądź też mające na celu zmanipulowanie przekazu. I niestety to zjawisko używania tego coraz bardziej obraźliwego języka można dostrzec także wśród kadry profesorskiej. To tyle. Dlaczego to właśnie katolicy zostali wzięci na celownik? Dlaczego to pod ich adresem używa się takich sformułowań, między innymi jak katotaliban? Wydaje mi się, to jest już tylko moja opinia, że katolicy zawsze mieli swoje poglądy na wiele istotnych kwestii i co do zasady oni nie mogą ustąpić w kwestiach wiary i moralności. I mimo, że pewne nowe nurty w filozofii nastały i co za tym idzie, wkraczają one do życia publicznego, katolicy zawsze stają na straży ich zdaniem oczywiście, wiary, moralności, tego co dobre i słuszne. Co oczywiście zyskuje dezaprobatę i ich przeciwników a co za tym idzie, doprowadza do pewnej walki także na słowa. Panie Kamilu, ponieważ ja to słowo katotaliban na początku wywołałem nieprzypadkowo, profesora, doktora habilitowanego, przepraszam, Jacka Kochanowskiego również wywołałem nieprzypadkowo, ponieważ Instytut Ordo Iuris złożył do rektora Uniwersytetu Warszawskiego zawiadomienie w sprawie wypowiedzi tegoż naukowca, socjologa. Wykładowca zamieszczał na Twitterze oraz na swojej stronie internetowej wiele obraźliwych i znieważających wpisów, powołując się nieraz na swój
autorytet. Czego Instytut Ordo Iuris oczekuje od władz Uniwersytetu Warszawskiego w tej sprawie? Przecież pan doktor habilitowany Kochanowski może powiedzieć, działam tutaj w ramach wolności słowa, która mi przysługuje. Tak, no zacznijmy od tego, tak, no, czego Instytut oczekuje? No, Instytut z całą pewnością będzie oczekiwał rzetelnego i obiektywnego zbadania sprawy wpisów profesora Jacka Kochanowskiego. On jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, więc jak najbardziej jest to wskazane użycie tego słowa. Mógłby pan powtórzyć się drugą część pytania? Czy doktor habilitowany Kochanowski nie powoła się przypadkiem na wolność słowa, która mu przysługuje? Zacznę od cytatu de Tocqueville'a. Wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej jednostki. I tak samo tutaj pan profesor Kochanowski naruszał wolność innych jednostek, stosując obraźliwe określenia wobec nich. Między innymi twierdził, że polscy biskupi to idioci. Ponadto też stosował język, który no nie przystoi w ogóle pracownikom naukowym uniwersytetu, a co dopiero profesorowi, bo od profesorów trzeba wymagać trochę więcej, trzeba wymagać szacunku do oponentów, którzy mają trochę inne poglądy. I w wypowiedziach profesora Jacka Kochanowskiego ewidentnie tego szacunku, tej kultury wypowiedzi brakuje. Kultury wypowiedzi brakuje, a mimo to dalej jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego Instytut Ordo Iuris chyba jako pierwszy zwrócił w ogóle uwagę na język, jakim posługuje się doktor habilitowany Kochanowski? Czy na uczelni nie ma żadnej komórki, która by monitorowała tego typu zachowania i mogłaby po prostu zwrócić uwagę, że to jednak przesada, że prosimy o uspokojenie się i używanie innego języka? Na Uniwersytecie Warszawskim jest rzecznik dyscyplinarny i on rzeczywiście ma uprawnienia do działania z urzędu. Może też działać na podstawie zawiadomienia, które kierują różne osoby, i Instytut Ordo Iuris skorzystał z tego prawa i złożył zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego, który będzie dalej prowadził postępowanie wyjaśniające. Czy doktorowi habilitowanemu Kochanowskiemu w cudzysłowie coś grozi za używanie tego typu języka? Czy to w przestrzeni akademickiej, czy może w przestrzeni cywilnej? Przede wszystkim grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna. Tak? Może dostać naganę, może dostać upomnienie. Czy coś grozi, no to po prostu zobaczymy, jak podejdzie do tego komisja dyscyplinarna do wskazanej sprawy. Państwo w swojej opinii przytaczacie wypowiedzi pana doktora habilitowanego Kochanowskiego, w których podkreślacie, że nie powołuje się on na ustalenia naukowe, tylko w cudzysłowie ustalenia ideologiczne. Co macie państwo na myśli? Może bym zacytował bardzo proszę. Ten tweet, który pan profesor popełnił, to bardzo jasno wskazuje w ogóle, co mamy na myśli. To jest tak. Masturbacja to przyjemność, seks z wieloma osobami to jeszcze większa. Polscy biskupi to idioci. To tezy naukowe wszystkie mogę udowodnić. To jest właśnie tak pan profesor twierdzi. No, owszem, może mieć swoje opinie na ten temat, no, ale no, trudno jednak uznać, żeby na przykład sformułowanie polscy biskupi to idioci jest stwierdzeniem naukowym, ale może czegoś nie wiem.
Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że idiota, to tego typu określenie jest stosowane jednak do jednostki chorobowej dla osób, które mają niedostateczny, że tak powiem, iloraz inteligencji, tak? No i tak, jakie to badania naukowe doktor Kochanowski mógł przeprowadzić w tej sprawie? To jest jedno ze słów, ale wydaje mi się, że on jako socjolog trudno, żeby powziął wiedzę na temat tego, że wszyscy biskupi są idiotami w znaczeniu chorobowym, a raczej z kontekstu jasno wynika, że on użył tego słowa w dyskursie potocznym, gdzie wyraził dezaprobatę do ich poglądów. Ale to oczywiście mój tylko domysł. Czy odpowiedzialność skończy się tylko na odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy będą również w tej sprawie podejmowane jakieś inne kroki prawne, prawo cywilne, czy inne? Instytut Ordo Iuris na chwilę obecną złożył tylko zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego. Na chwilę obecną nie są planowane dalsze działania. Czas pokaże, czy coś będzie innego. Oczywiście. Panie Kamilu, czy jest to udostępniony przypadek doktora habilitowanego Kochanowskiego? Tego typu wypowiedzi są tylko jego domeną, czy również w świecie akademickim mamy inne przykłady wulgaryzacji języka, ataków, które właśnie tutaj próbuje się firmować, tak jak zrobił to doktor habilitowany Kochanowski, autorytetem akademickim? Tak, niewątpliwie profesor Jacek Kochanowski jest najbardziej jaskrawym przypadkiem takich wypowiedzi. Natomiast można dostrzec podobne wypowiedzi u innych pracowników naukowych różnych polskich uniwersytetów. Nie chcę tutaj wskazywać konkretnych osób, bo to jeszcze nie przyszedł na to czas. Natomiast rzeczywiście pewne takie zjawisko występuje i niektórzy w większym stopniu lub mniejszym wypowiadają się w sposób dezaprobatyczny wobec katolików. A panie Jacku, jak to jest, że na przykład w sprawie pani profesor Budzyńskiej, w sprawie profesora Nalaskowskiego, w sprawie księdza profesora Pawła Bortkiewicza, którzy powiedzieli kilka mocniejszych słów na temat ideologii, podkreślam, gender i ideologii LGBT, rzecznik dyscyplinarny ich uczelni potrafił jakoś z miejsca zająć stanowisko, a nawet zawiesić część z tych wykładowców. Dlaczego tak stanowczego stanowiska Uniwersytet Warszawski nie potrafi zająć w stosunku do pana doktora habilitowanego Kochanowskiego, czy też innych osób, wykładowców akademickich, które z dezaprobatą wypowiadają się, to jest chyba najdelikatne określenie, o katolikach? Mi się wydaje, że to pytanie jest bardziej do rzecznika dyscyplinarnego, czy też komisji dyscyplinarnej. Dlaczego nie podejmuje działań? Tak? No, niestety nie jestem w stanie wniknąć w ich motywacje. Mogę co najwyżej mieć jakieś podejrzenia. Tak to rzeczywiście, na przykład był przypadek, że już profesor Jacek Kochanowski obraził publicznie pewnego chłopca, który trzymał krzyż naprzeciwko Parady Równości. I w tym wypadku komisja dyscyplinarna umorzyła postępowanie ze względu na znikomą szkodliwość społeczną. W mojej opinii to troszeczkę kuriozalne wytłumaczenie, no ale cóż, no, tak oni to uzasadniają. A jakiego wyroku spodziewacie się teraz? Proszę? Jakiego wyroku spodziewacie się teraz, co jeżeli również zostanie powiedziane, że to mała szkodliwość społeczna czynu? Nie chcę po prostu wyrokować w imieniu komisji dyscyplinarnej, to nie są moje jakby kompetencje. Czas pokaże, jak orzekną. Liczę jednak, że no, Uniwersytet Warszawski podejdzie do sprawy w sposób obiektywny i zbada rzeczywiście tą sprawę. Jeszcze jedna rzecz, panie Kamilu, która mnie tutaj bardzo mocno z jednej strony zainteresowała, ale z drugiej zaniepokoiła. Doktor habilitowany Jacek Kochanowski wykłada na Uniwersytecie Warszawskim przedmiot Queer Studies. Co to jest? Co to jest Queer Studies?
że generalnie teoria queer polega na tym, że tak w wielkim skrócie telegraficznym wręcz, że nie można, że się wyrywa się ponad podział płciowy i nie jest się ani mężczyzną, ani kobietą. To jest w takim wielkim skrócie, na tym polega teoria queer. Studia queer to właśnie czy jakby dyscyplina akademicka, jakby z tym bardziej związana, bym powiedział. Polega na tym, na rozwinięciu tej teorii, bowiem tam no, dość bogata potrafi być doktryna w różnych koncepcjach, jak to jest przy humanistyce. Podkreślam, to jest humanistyczna dyscyplina akademicka obecnie na uniwersytecie. Czy wykładanie tego typu przedmiotów jest dowodem na to, że na polskich uczelniach mamy do czynienia z pełzającą rewolucją LGBT, rewolucją tęczową? Generalnie pojęcie rewolucja LGBT, rewolucja tęczowa jest też bardzo abstrakcyjnym pojęciem. Też trudno też jednoznacznie wcisnąć, czym dokładnie to jest. Niewątpliwie można przyznać, że pewne poglądy związane z gender studies, czy tam właśnie z queer studies, mają miejsce na uczelni, o czym mogą świadczyć właśnie studia z gender, czy studia właśnie queer. Tak samo występowanie różnych kół naukowych odwołujących się do tych teorii. Więc z całą pewnością takie coś ma miejsce. Tak? Nie chcę jednoznacznie mówić, że to jest jakaś rewolucja LGBT czy rewolucja tęczowa, bo to jest, tak jak mówię, no, nie jest sprecyzowane obecnie pojęcie dosyć. A czy to nie gryzie się jakoś ze studiami biologicznymi, które są również wykładane na Uniwersytecie Warszawskim? No, przede wszystkim Biologia to są. swoje, humanistyka swoje? No, przede wszystkim humanistyka z biologią to ma no, ze swojej jakby istoty niewiele wspólnego, to jest nawet całkiem inaczej sposób badania. Cóż, no jest pewna, zaistniała pewna humanistyka, pewna teoria, która może sobie tam być, tylko no, raczej no, jest trudno do pogodzenia z biologią jako taką. Oczywiście nie jestem też ekspertem w tej dziedzinie. No, dopóki też nie rości sobie prawa jako taka jedyna słuszna teoria, jako na przykład jedyna słuszna naukowa teoria, to jest to do zaakceptowania nawet. Ale jak już na przykład twierdzi się, że jest to wszystko naukowo udowodnione, to no, historia pokazuje, że na przykład, że tam Karol Marx mówił, że jego socjalizm naukowy jest jakby tą takim prawdziwą, już jedną słuszną ideologią czy doktryną polityczną. A historia pokazała no, jednak, że no, nie miał wiele wspólnego z naukowością. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris. Kłaniam się panie Kamilu, z panem Bogiem. Z panem Bogiem.